Program współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz przez portal w dolnymśląsku.com. Ekowyjazdy to modne obecnie w pewnych środowiskach pojęcie, ale pierwsze pytanie, czy my w ogóle musimy gdzieś wyjeżdżać? Może czasami warto gdzieś wyjść niż wyjeżdżać, a jeśli wyjeżdżać, to może blisko niż daleko. My w naszej fundacji praktykujemy takie zajęcia edukacyjne, które nazywamy ekowyprawami, czyli poszukiwanie tej przyrody, ciekawych, inspirujących miejsc blisko miejsca, gdzie mieszkamy. Bo bardzo często, szczególnie młode osoby, znają, nie wiem, wybrzeża Ciepłych Mórz, bo tam bywali z rodzicami, a nie znają tego najbliższego otoczenia, które może być bardzo ciekawe, bardzo inspirujące, gdzie można doświadczyć natury na różny sposób, bo ekowyprawy, no to może być też ekoprzygoda, czyli pływanie kajakiem na przykład na jakiejś dzikiej rzece niekoniecznie daleko od naszego domu, wypad rowerowy, a może wspinaczka, a może nocleg w hamaku między drzewami, może dać znacznie więcej emocji niż zwiedzanie jakichś dalekich miast, które oczywiście też bywają ciekawe, i obcych krajów. Czyli te ekowyprawy, poszukiwanie, inspirowanie się, bardziej nastawienie się na to, żebyśmy odczuwali, doświadczali emocje też i przygody, które potem zapamiętujemy. Ta gęstość tego doświadczenia niekoniecznie zależy od kilometrów, które pokonamy w czasie naszego wyjazdu, bo to pokonanie kilometrów wiąże się z różnymi aspektami. Z jednej strony to jest zmęczenie, z drugiej strony to jest też zanieczyszczenie środowiska, z trzeciej strony to jest czasami niszczenie tych obszarów, bo są obszary, na których mamy masową turystykę, która niszczy nie tylko środowisko, ale niszczy kultury lokalne, niszczy lokalną gospodarkę. Potem po sezonie mamy takie miasta widma betonowe i to bez wątpienia nie jest najlepsze rozwiązanie. Jeśli gdzieś dalej podróżować, to pewnie szukać bym radził takich miejsc, które też są inspirujące. Mamy też w innych krajach, na przykład w Austrii są bardzo ciekawe gospodarstwa ekologiczne. Austria słynie z tego, że ma największy procent w Europie spośród tych dużych krajów rolnictwa ekologicznego. To są małe zagrody, często bardzo zintegrowane z kulturą, w pięknych górach, więc takich miejsc szukać. Może jakichś ośrodków edukacyjnych. Na pewno warto się wybierać do parków narodowych, ale też może nie do tych, które są najbardziej zaludnione i gdzie wszyscy gnają, tylko poszukać. Na przykład w Polsce jest sporo parków narodowych, które nie są tak oblegane jak Karkonosze i Tatry. I oczywiście warto też do tych najwyższych gór zajrzeć, ale może po sezonie, bo to też ta ekowyjazdy to się może wiązać z tym, że nie ruszamy daleko tam, gdzie jest pełno ludzi. Tylko jeśli już gdzieś dalej, to może po sezonie, wtedy też lepiej doświadczymy tej naszej ekowyprawy. Warto podróżować z innymi. Bo jak podróżujemy z innymi, to jest też inspirujące. To może być rodzina, to mogą być przyjaciele, ale też często są niższe koszty i emisji zanieczyszczeń, ale też koszty ekonomiczne, taka wspólna ekowyprawa. Może w 2-3 rodziny, to może być jak najbardziej inspirujące i ciekawe, a może w gronie przyjaciół. No i oczywiście ten środek transportu, no to jest bardzo ważne. No, niestety za sprawą tanich linii lotniczych masowo się rozwija turystyka taka nawet jedno-dwudniowa, weekendowa. Gdzieś lecimy do jakiegoś miasta, tam zobaczymy 3-4 wielkie atrakcje, zrobimy 5 zdjęć albo 555 i nagle się okazuje, że no byliśmy tam, ale w sumie niewiele pamiętamy, bo to jest 1-2 dni. Może warto właśnie dłuższe wyjazdy, te dalsze, żeby one były dłuższymi wyjazdami i żebyśmy się starali wykorzystywać zrównoważony transport. Oczywiście szybciej przelecimy do jakichś miast na południu, ale w tej chwili są też możliwości podróży pociągami. Powiem tak, podróż pociągiem bywa ciekawa, jakość tych połączeń pociągowych, w szczególności na trasach międzynarodowych, w tej chwili rośnie, w tej chwili jest w ogóle idea w Unii Europejskiej, żebyśmy odtworzyli sieć nocnych połączeń w skali całej Europy. Wtedy możemy tym pociągiem, przy tak odtworzonej sieci, podróżować do Lizbony, do innych miejscowości. Póki co, bez wątpienia, możemy z Dolnego Śląska udać się do Wiednia, gdzie mamy bardzo dobrą linię przesiadkową do innych miejscowości. Kursują też z Polski pociągi nocne do Chorwacji, więc możemy w ten sposób. I teraz uwaga, przyjeżdżamy na miejsce,
nie jesteśmy tak zmęczeni jak po przejeździe samochodem. Może wydaliśmy trochę więcej na tą kuszetkę czy wagon sypialny niż na paliwo, ale przyjeżdżamy nieumęczeni, bo wyspaliśmy się w pociągu w dobrych warunkach. Część osób o tym zapomniało, ale w ten sposób podróżowano przez dziesiątki lat. I teraz myślenie o tym, że samolotem przelecimy taniej, tak, ale jakim kosztem? Należy pamiętać to, że paliwo samolotowe jest bardzo znikomo opodatkowane i de facto jest preferowane, czyli to szkodliwe dla środowiska linie lotnicze są preferowane pod względem ekonomicznym, finansowym. I to jest model oczywiście, który czasami możemy stosować, ale z pewnym umiarkowaniem, czyli jeśli lot gdzieś, to może raz w roku, a nie co dwa tygodnie. To oszczędzimy też na kieszeni, dlatego że coraz więcej się w tej chwili mówi o obciążaniu rzeczywistymi kosztami tego transportu lotniczego i w związku z tym raczej kolej, lokalnie może być to samochód. Na Dolnym Śląsku jest coraz bardziej rozbudowująca się sieć linii kolejowych, mamy połączenia do kolejnych miejscowości w górach. Te wyprawy możemy połączyć też w taki sposób, że jeśli pojedziemy pociągiem, to możemy przez 2-3 dni iść po górach i w innym miejscu wsiąść do pociągu i wrócić. I to jest znacznie ciekawsze niż tak wracać zawsze do tego swojego samochodu. No oczywiście tu mowa jest o wyprawach pieszych, ale takie ekowyjazdy to jak najbardziej rowerowe wyprawy. Mamy piękne trasy rowerowe i w Sudetach, i w Dolinie Baryczy. Mamy single tracki, gdzie możemy podróżować po jednokierunkowych w górach trasach rowerowych. Genialny system w Sudetach, w Kotlinie Kłodzkiej, też na Pogórzu Kaczawskim. Mamy kajaki. Tych sposobów wykorzystania jest dużo. Trzeba też pamiętać, że mamy zimę. Zimą możemy podróżować na nartach i niekoniecznie w takim modelu, że na tym samym wyciągu będziemy góra-dół jeździć, tylko możemy przyczepić sobie narty skiturowe, ruszyć w podróż. Ja znam ludzi, którzy w ten sposób przemieszczają się. Ja sam na nartach biegowych. No po prostu to może być i pasjonujące, i znacznie tańsze niż ta masowa turystyka, na przykład narciarska, zimowa, i bardziej efektywne dla środowiska, lepsze też dla naszych mięśni i kondycji fizycznej. Program współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz przez portal wdolnymśląsku.com.